მეშიახ შემოვიდა ახალგაზრდა. Alors là, tu as quoi? Votre bébé hopaille en chien. Non, voici, à quoi tu es comme là? Jig, jig, jig. Vivurki, vivurki. I vivurki, serenki, serenki, serenki. A jak widziałam kiedyś jankurki? Ja sobie widziałam serenkę. Klą się lony, mi się kojarzy z trawą. Kolor zielony mi się kojarzy z liściem. Kolor zielony kojarzy mi się z drzewem. Kolor zielony mi się kojarzy z zabą. Ze zewami. I ze koszulką i ze spodniami. A mi z liściami. Leśnik się zajmuje zwierzętami. Porządkie w lesie? Karmi zwierzęta. Ma zielone ubranie i ma czarne buty. Pomaga wyciągać wilka z łóżka. Babcie i czerwonego tarturka. No i leśnicy tak, tak on mówi. I czerwonego doktorka. Leśnik zajmuje się zwierzętami. Drzewo ma pień, gałązki, liście i orzechy, kasztany. Kiedyś na polnej drodze biegła szalenka, jak jechałem w nocy do domu. A ja kiedyś jechałam do babci i zobaczyłam przez okno szalenki. Drzew robi się różne rzeczy. Drewna są rzeczy, buda dla psa, krzesło, stolik. Gwoździe? Stół. Stół. Biurko. Bo Mary się podpowiada na krzesło. Skarb. Garb. Buda dla psa. Krzesło. Biurko. Stolik. Szafki. Drzwi. A ja z drewna w domu rozpalam ogień. Ogień! To nie żaden pożar, tylko ogień. Byłam w lesie i zbierałam grzyby. I można zobaczyć muchomola i nie zlewać. I zobaczymy grzybkę i można zlewać. W lesie rosną grzyby. Jak ktoś pójdzie, jak rodzice pójdą w lewo, a my w prawo, to się zgubimy. Możemy jeszcze zobaczyć listki dotykać. W lesie można spotkać wilka, lisa, jeża, sarnę, wiewiórkę, sowę. W lesie można postać dziki. W lesie są komary i kleszcze. A ja widziałem jagódki w lesie. A my nie mamy jagodów. Nie, są lato jagody. Nie mamy jagody. Nie, lato są truskawki i jagody. Bo musimy jeść, bo są zdrowe. Ugotować. Nie. Ugotować, powiedziałem. Nie. Ugotować. Cicho. Jagody są w lasu. Bo tak. Czy chciałbyś zostać leśnikiem? Ja nie. Ja nie. Dlaczego? Dlatego, że ja się boję listów i wilków. Ja bym chciała. Ja też bym. Ja bym nie chciała. Ja też bym chciała. Ja bym się kochać się zwierzętami. Ja też. Bo
Bo... Jak z wami się opiekuje? I grzybkami? Ja bym się opiekowała w ten sposób, żeby patrzeć na nich liście, kiedy spadną. A ja chcę opiekować się grzybami, no i zwierzętami. Gdyby się nie opiekują, bo co to ma być?